Proszę Państwa, w walce wieczoru gali XTB KSW 81 zmierzyli się Adrian Bartosiński i Artur Szczepaniak. Walka zakończyła się po minucie i 47 sekundach rundy pierwszej. Ladies and gentlemen, your winner and new KSW Welterweight Champion of the World, Bartos! Historii KSW zostaje Adrian Bartosiński. Panowie, zobaczcie, jak ta historia uczestników teoretycznego finału, tylko jeden się potoczyła. Zostaje mistrzem Bartos w kategorii półśredniej, a za chwilę Tomek Romanowski będzie miał okazję zostać mistrzem kategorii średniej. Na światło klatki jest nowy mistrz oraz Mateusz Worek. Posłuchajmy. And you. I zanim zadam pierwsze pytanie, to ty masz głos, bo tutaj przyszli twoi przyjaciele, kibice, rodzina, pewnie wielu kolegów, z którymi się wychowałeś. Dobry wieczór, mistrzu. Dobry wieczór. Ach, wspaniały to jest dzień, nie zapomnę go nigdy. Nie zawsze zostaje się mistrzem. Także dziękuję za świetny doping i naprawdę czułem się jak w domu. Widać było od wielu dni taką ogromną pewność siebie, wiarę, że to, co robiłeś nie tylko w tym okresie przygotowawczym, tylko przez te wszystkie lata, przez całą tą swoją drogę w KSW, że to się dzisiaj ma spuentować. Poszło szybko. Uniknąłeś tego łokcia, świetny ten lewy sierpowy i w zasadzie to był początek końca. To był lewy sierpowy? Nawet nie, tak myślę. Nie wiem, wydawało mi się, że prawy. No tak, słuchaj. Zarzucają mi, że jestem pyszałkiem, ale wiesz, wygrywam, podpisuję wynikami swoją pewność siebie i tyle. Rozumiem, że nie było niczego dzisiaj w sposobie walki Artura, co by cię zaskoczyło, co byłoby dla ciebie tutaj jakby pewnym problemem, bo w zasadzie od samego początku narzucona presja, zepchnąłeś go do siatki i grałeś to wszystko na swoich zasadach. Wiedzieliśmy od razu, że się będzie cofał, tu plan był ułożony co do sekundy, nie było przypadku. Byłem w szoku, że tak szybko do pole, no ale to tak wyszło. Słuchaj, team wygląda groźnie. Wydaje mi się, że to może być groźny wieczór. Oj, tak! Jakiś afterek na pewno będzie. Adrian Bartosiński, nowy mistrz Federacji KSW kategorii półśredniej. Dziękuję bardzo wszystkim. To może poproszę jeszcze Artura tutaj o kilka słów, bo dzisiaj to jest lekcja. Trzeba wyciągnąć wnioski i tak chyba spojrzeć na tę konfrontację z Bartosem. Tak, dziękuję mu za wyzwanie, za starcie. Dziękuję mojemu klubowi za treningi i chciałem powiedzieć tak. Tak jak każdy wie, miałem takie momenty, że nieraz się zachwię, nieraz dostanę i upadnę. Tak jak w tym momencie dostałem strzała, prawda, Adrian mnie zauchwacił tym prawym albo lewym, nie pamiętam. Może mi szczęka wyleciała, nie wiedziałem, ale pracowałem. Nie, że byłem, że leżałem i już dostawałem ciosy, ale pracowałem dalej, miałem jego nogę, więc wchodziłem za pasy. Moim zdaniem sędzia za szybko weszedł, ale to jest jego sprawa, więc ja dziękuję, że mogłem tutaj walczyć, że tutaj jestem. Dziękuję każdemu sztabowi i będziemy się widzieć niedługo. Ja myślę, Artur, że to jest tak. No pewnie będą jakieś kontrowersje. Sędzia uznaje, że podjął decyzję, głosy będą podzielone. Ty masz pretensje razem ze swoim kornerem, ale generalnie chyba trzeba spojrzeć. Zacząłeś tutaj świetną przygodę w KSW, to jest początek tej drogi i za chwilę trzeba wrócić do treningu i wrócić do klatki. Tak, jestem młody, tak jak mówiłem, od dopiero 6 miesięcy jestem stały etat zawodnikiem MMA, więc no, oczywiście będziemy mnie widzieć niedługo i mam nadzieję, że dostanę niedługo znowu ten title shot. Artur Szczepaniak, panie i panowie, dzisiaj przegrany w walce o pas mistrzowskiej Federacji KSW kategorii półśredniej. Bardzo dziękuję.